Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, niestety musiałem przejść od początku cały ten precedens tutaj. Z racji tego, że niestety mimo naprawienia bugów przez studio, które wydaje w ogóle ten Reinet King, no był taki problem, że stajwy się krzaczyły. Nie wiem, czy to podczas... Matko Bosko, często Hoska. Czy to jest podczas zapisywania problem, czy to jest problem podczas wczytywania? Wiem tylko, że inne save'y mi chodziły, a niestety ten już nie chodził, więc musiałem to niestety przejść. Dobrze, że były jeszcze jakieś autosave'y, więc daleko nie musiałem tam się wracać. I tak. Z pewnością będę chciał użyć eliksiru many na MFC. Mi chyba niedużo brakuje do 17, nie, do 18 poziomu. Więc to też nie jest problem. No i tak, dodałem kolejne runy. Bodajże z tego co pamiętam, to w Arii zwiększyłem chyba 10% mocy ataku. Bo ogólnie za czytanie książek dostajemy nagrody, które właśnie nam dają runy i tak dalej, jakieś tam głupotki. Pajkowi chyba też zwiększyłem moc ataku o 5%, bo tam jedna runa była dostępna. No i w MFC jeszcze dodałem. Dodałem. Czekajcie, chyba 5% mocy ataku więcej. Więc nic tam dużo się nie pozmieniało. Aczkolwiek w umiejętnościach odblokowaliśmy kolejne drzewko. To już przyjdzie w zwykłych atakach i myślę, że w Ali 20% szans na przyznanie dodatkowej tury jest spoko. Czas regeneracji, no w sumie atakowalibyśmy częściej o te 20%, no ale no zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Na razie wziąłem to. W pajku wziąłem 40% szans na ukrycie się. Więc teraz mamy już 80% szansy, więc będziemy mogli częściej używać umiejętności na pajku, więc to też jest spoko. W MFC podwaja obrażenia zadawane przez sklepnięcie z 83 na 167. Tu niby mam przeżycie na 10% na 3 tury, ale w Braumie za to dodałem właśnie to przeżycie, więc jak on będzie atakował, no to mamy automatycznie w MFC już zwiększone obrażenia fizyczne. Więc to jest spoko. W Yasuo no, użyłem krwawienie. W ciągu 3 tur 55 punktów, myślę, że też jest spokojnie, może to być. I tak, w Illaoi w ogóle nie dodawałem w podstawowy atak, oprócz tego pierwszego. I nie wiem, czy to się w sumie nada, bo te dwa perki no nie są jakieś rewelacyjne. No lifesteal na Illaoi, ona nie ma tam jakiegoś super mocnego ataku, więc no to jest 30% tylko. Więc nie wiem, czy to jest spoko, no ale dobra, na razie wziąłem po prostu spowolnienie. Jeżeli cel jest spowolniony lub przeszyty, otrzymuję dodatkowo 51 punktów obrażeń. Ale z tego co widzę, to tutaj też nie ma jakichś tam rewelacji. No, cios macku 3A, 3B. 41 punktów obrażeń więcej, albo uzdrowienie zwiększa się o 15% i kumuluje się do 3 razy, czyli tam 45% więcej HP z leczenia. To nie jest jakaś tam rewelacja. Ja powiem wam, że zrobiłem tak w sumie chwilowo, więc też na to nie zważajcie zbytnio uwagi, bo to się pewnie jeszcze zmieni. No tutaj też nie ma rewelacji. Dobra, w ekwipunku w sumie jedyne co zmieniłem, to była Miss Fortune, która miała lepszą kolebkę i grób zamiast tego naszego kosarza, więc zwiększyło się jej jeszcze bardziej to obrażenie, ale nie chcę tego enchantować, bo ona już ma 17 poziom, to jest przedmiot na 16 i nie wiem, czy ja w następnym odcinku się nie wrócę do sklepu i po prostu nie kupię czegoś lepszego. Tak więc dobra, wracamy dalej, kontynuujemy naszą rozgryweczkę. I tu już mamy kolejne walki. No, zarobi go. Dobra. Na szczęście nie zdążył zespawnować nikogo. Ja tu mam prędkość walki 2, więc też nie jest dobry. No to klepnięcie teraz fajnie zadaje obrażenia. On chyba ma tylko AOE te ataki, prawda? Tak. On ma tylko AOE, więc nawet nie opłaca się tamto używać. I tak, Ari. Ty jeszcze leczyć nie możesz, nie masz many zbytnio. I ta esencja fajnie się kombuje z tą Ari. W szczególności, że jak używa leczenia na maksymalnym poziomie, to ona ma tak naprawdę tego leczenia non-stop. Dużo. Non-stop ma dużo.
I leczy wszystkich, więc to też jest spoko. Już nie zdążymy ich zaatakować niestety. To się nic nie stanie, jak zaatakuje z Alei Mocy. O ty chamie. Oż ty chamie. Nawet nie zdążył uleczyć. Popatrzcie, jeżeli użyjemy tego leczenia, na szybkim daje pojedynczy, możemy wybrać. Na środkowym tak samo tej równowagi daje też pojedynczy, ale większy heal. Oj, przepraszam. Paczka mi przyszła. Już nie będzie żadnych dźwięków. Ale jeżeli użyjemy na Alei Mocy, leczymy wszystkich naszych sojuszników plus staki. To jest 4 tury w tej chwili. Więc to jest świetne. Każdy ładunek daje nam leczenie co turę. Więc myślę, że naprawdę się może fajnie sprawdzać na bossach i tym podobnych, więc Ari robię totalnego healera, to mnie szczerze Soraką. Dobra, teraz Braum i kończymy to, nie będziemy tego przedłużać zbytnio. Patrzę, że to się nagrywa na pewno. No i Jemek naprawdę wali same kryty z tego, to jest po prostu świetne. No takich właśnie przeciwników losowych to jest świetne. Mogliśmy się zaprzyjaźnić. No i niewiele nam już brakuje. Mamy ponad połowę już poziomu. Tędy nie przyjdziemy. Dobra, to są skarby, więc myślę, że skarby też zaliczymy. Myślę, że nie chcę nic odpuszczać. O, fuck. Ała. Ała. Nie patrzę nawet, co ja tam mam. Dobra. Udało nam się, żyjemy. Nie wiem, co zlutowałem, potem sobie zobaczę na montażu. O ile nie zapomnę, o pewnie zapomnę. W ogóle, kochani, za 3 godziny muszę lecieć do pracy. Tak mnie to boli. Tak mi się nie chce. Kurde! Staram sobie oko tylko i co? I wyszło. I wyszło. Dobra, panie żywiołaku, czegoś tam, zostaw nas w spokoju. Nie mówcie, że my musimy cię zaatakować tak czy inaczej. No dobra. Musimy chyba sklirować ten teren. Będzie zabawa, co? Tak, Ari ma już 5 podmuchów, więc ja bym w sumie uleczył nas wszystkich. Będzie spoko. Tobie damy oczywiście prowokację. I tak, z pewnością zrobimy to samo co zwykle. Tylko czy nam uda się zrobić to w sposób inteligentny? To jest lepsze pytanie. Zaatakuję przed bramem. Nie uda nam się tego zrobić. No nic, dobra. Ale to możemy użyć tego. Tylko to nie generuje klepnięcia. Ale w sumie nas to nie boli w ten sposób. Dobrze mieć przyjaciół. No i widzicie, mamy 5 staków leczenia na już mi lepiej. Nawet więcej tur. Ej, bolą te żywiołaki. Bolą. Oj, bolą. Dobra, MFK, robimy to. Myślę, że możesz bez problemu... do 7-5? Nie, no, to nie robi żadnej różnicy w tej chwili. Dobra, na zagubionego. No te kartyki są piękne. I do piachu. I do piachu. Dobra, teraz on będzie tylko znów pewnie OE. O dziwo nie, ale w takim razie, żeby nie robić lipy, użyjemy ulta Brauma, żeby się zabezpieczyć, żeby nie zrobić zbytnio HP.
I teraz już nas nie boli na tych zaatakuje. Zresztą... Przypomina mi to pewną historię. O czym ja w ogóle mówię? Ta mepka jest teraz potężna. No dobra. Tylko tak, tu mamy jeszcze jakieś kulki aktywacyjne. To tutaj było trzeba podejść? No wystarczyło strzelić, naprawdę. To po co z nim walczyłem? Oj, głupiutki ja. Oj, głupiutki ja. Tak, to było zamknięte, z tego co pamiętam, więc musimy tak czy inaczej cały ten lok przejść dookoła. Tu mamy książki, różne skarby, dobra. Idziemy dalej. W ogóle mamy już 50% gry za sobą. Na piedestale leży przymocowany do niego matowy klejnot. Wydaje on z siebie niski szum, a każda próba dotknięcia go kończy się delikatnym porażeniem. Nie, o nie, ja mam złe z wami wspomnienia. Jeszcze nie walnąłem, prawda? No nie walnąłem. Konstrukt cienia. Ja mam z wami takie złe wspomnienia, że o matko bosko, częstochowsko. I tak zaatakujecie i tak. 197, czy ja zbiję 180? Zbiję 180. Mam nadzieję, że uda nam się trafić w tego przeciwnika. Idź za światłami. Jak on teraz pierdyknie, to może być problem. Może być problem. Moi drodzy, i tak poza grą zauważyłem, że zaczęły rosnąć subskrypcje i to naprawdę w sporym tempie. Nawet nie wiecie, jak mnie to cieszy. Nie wiecie, jakie to jest fajne, jak mimo tego, iż tam wracam z tej pracy, z tyrany i tak dalej i nagrywam do was odcinki o pierwszej w nocy, to nie wiecie, jakie to jest fajne, jak widzę, że wam się to podoba, jak piszecie komentarze, że super i tak dalej. To serio, wtedy zmęczenie automatycznie odchodzi z człowieka. Kurde, no nie tego chciałem. No. Mam cię. Nie tego chciałem. Nie wyszło tak, jak powinno. Nie wyszło tak, jak powinno. Dobra, i tak nie wybijemy go jeszcze, więc luz. Bram, ty mu wrzuć przy życie. I walimy go w ten sposób. Pyk. To są DPS-y. Dobra, teraz będzie on atakował, więc... obrońmy się trochę. I tak, kochani, już sobie powoli myślę, jaki dla was special zrobić na święta. W ogóle, macie może jakieś propozycje, co byście chcieli zobaczyć, jaką grę? W sumie dobrze byłoby, gdybyście sami się określili. Bo tak jak Reinhard King, widzę, że dosyć fajnie wszedł z tego powodu, że tych filmów po polsku jest mało. A dodatkowo jeszcze miniatura, którą zrobiłem z tą obramówką, z tym overlayem, jest dosyć taka charakterystyczna, więc... to ja wam mogę powiedzieć. Jest dosyć takie nawiązujące do klikania w to. Na tle innych filmów, które są po prostu zielone z ikonką właśnie Reinhard Kinga, moja jest po prostu fioletowa i bardziej przyciąga uwagę. I właśnie dlatego myślę, że Reinhard King dlatego przyciąga tyle ludzi. Nie dość, że ta gierka jest naprawdę spoko. Brochodźcie wszyscy. No. Dobra. Walnąłem bez koła wszystkich, których mogłem, prawda? No, więc wracając do tematu, widząc to, jak się to ogląda, chciałbym, żeby następna gra również się tak oglądała. Dlatego, jeżeli macie jakieś propozycje co do filmów, to śmiało warcie w komentarzach. Nie mówię, że na pewno zagramy we wszystko, aczkolwiek... myślę, że jeżeli gierka mi się spodoba, to na pewno ją będziemy przechodzić. Nadchodzę! Dobra.
Tylko teraz pytanie, bo niby to jest tutaj taunt, ale one chyba walą po 120 obrażeń. I to jest dopiero pierwsza tura. Stracimy już całą tarczkę. No coś dodatkowo ataki nie wchodzą. No, nawet po 168. To nie jest mało. To nie jest mało. I dodatkowo jeszcze tu leczenie chyba im wpadnie. Cholera. Leja szybkości zwiększenia ataku. A gdybyśmy to zrobili w ten sposób, czy oni zdążyliby trochę DPS-ów zadać? Raczej nie. Nie zdążyliby. Nie zdążyliby. Ale w sumie nie używaliśmy jeszcze tego. To nam też się, kurde, nie opłaca w tej chwili. Facet, no dobra. Niech to będzie w ten sposób. Dobra, on dostaje DPS już. Ostrzegałam. Kurde, jeszcze ten atak dostał. No to faktycznie robi się nieciekawie. Robi się nieciekawie. Wywalnijmy tego heala. Teraz mam nadzieję... Kurde, nie zdążę. No ale dobra. Przed tamtym szemnie zaatakujemy, czy nie? Nie zaatakujemy. Holy moly, nie. Myślcie pozytywnie. O nie, jesteśmy zgubieni. No shit happens, trudno. Kurde, krwawienie, mogę atakować, ale jestem baran. Znaczy podpalenie, nie krwawienie. O fuck. Ale to głupio zrobiłem. Wracajcie! Skąd przyleźliście? Zapomniałem o tym. Muszę patrzeć bardziej na statusy. Ktoś jeszcze? Dobra, fala ukończona. To już i tak nie jest źle. Dawajcie następną. To pójdzie szybko raczej. Zawsze kochlika trochę wytępić, a my w kasną walnie i będzie kit. Tylko tak, Braum, ty jesteś dopiero tu. Zdążymy bez problemu. Zwiększenie ataku. Cyk, cyk. To jest pewnie, praktycznie. Jak walnę, zabiję jednego, to już drugi na pewno padnie. Nie brak ci siły, ale brak ci serca. Braum, ty jakie masz ckliwe rozmowy ostatnio. Dobra, możemy iść teraz tam na dół, bez problemu. Aha, czyli nie pójdziemy na dół jednak. Pójdziemy na dół. A, to tak jest, cwane. Musimy patrzeć na te orby. Bo tam coś jest. Coś, co lata. Kapitan... Piszczaty, dobra. List do wielkiego generała. Ledwie udało mi się ujść z życiem. Nie mogłem ocalić Lorisa. Kiedy wokół zapanowało szaleństwo, upadł i zaplątał się w sieci. Pochwyciłem jego notes i uciekłem, potykając się o pajęczyny i kości. Za mną niosły się krzyki oraz dźwięki stąpających odnóży. Poczułem ostry ból w pięcie. Jakaś okropna paszcza ugryzła mnie, kiedy się przewróciłem. Założyłem opatrunek, lecz rana wciąż boli jak po oparzeniu. Muszę wydostać stąd tę mapę i notes. Muszę znaleźć wyjście z tego przeklętego miejsca. Droga, którą oznaczyliśmy, jest zablokowana przez upiory z mgły. Chwile wytchnienia zapewniły mi krypty. Złowrogie dźwięki słychać coraz wyraźniej. Wciąż brzęczą mi w głowie. Niemal czuję, jakby łzają po mojej skórze. Znajdę wyjście. Tylko na chwilę zmrużę oczy. Dosłownie na moment. Muszę zachować energię i oszczędzać nogę. Trzeba zwrócić te dokumenty wielkiemu generałowi. To mój obowiązek. Wciąż mam obowiązki.
Jakoś dzisiaj mi się dobrze czyta w miarę. Nie jest tragicznie. Dobra, spierdzielamy stąd. Nie musieliśmy nawet walczyć z maszkarą, więc luz. Bardzo mnie to cieszy. Czym mniej walk, tym lepiej. Więcej czasu na zwiedzanie. No ale niestety z tobą nam się to nie uda, prawda? To chodź. Ty w sumie jesteś easy, bo ty jesteś z tymi karczanami małymi. Dobra, mepka atakuj pierwsza. Klepnij go. Pyk. W sumie go tam się przyda. Bo nie pamiętam, jak on atakował. A nie chcę mi się nawet sprawdzać tego. Czy mam zamiar jeden odcinek nagrać, a już w sumie... Czas mi się zmniejsza! Dobra. I tak, zupa mepka zrobi to samo. Serio, wiecie, nie chcę jakoś tam kombinować na tych walkach takich podstawowych. Na bossach jasne, możemy coś tam, coś tam pokombinować i tak dalej. Ale tutaj to będę szedł na łatwiznę, jak najszybciej ubić, idziemy dalej. 333, to dla mnie nie jest potrzebny w żaden sposób. Dobra, ale tutaj przynajmniej będziemy w alei ataku. Celuję. Walim ciebie non stop. Dwie nasze postacie zostały buffa, cyk, cyk. I to zawsze idzie w górę chyba, wiecie? Szkoda, bo często są przeciwnicy właśnie w tych miejscach na dole, tacy ciężsi, a na górze są właśnie te lekkie maszkary. Dla nas to łatwizna. No dobra, kończymy to. Przypomina mi to pewną historię. Dobra, zwycięstwo, zaraz kolejne rewele wpadną. Mały szaberek, lecimy na górę. Tam pewnie jeszcze jakieś walki będą. Poznając życie. Albo zagadka. Ta skrzynia ma dwa różnokolorowe gniazda w kształcie klejnotów. Jedno z nich jest niebieskie, drugie turkusowe. Ale nie mam żadnych klejnotów i to jest problem. To urządzenie tworzy i wydaje kolorowe odłamki kryształów. To konkretne urządzenie zapewnia warianty zielony i niebieski. Możesz posiadać tylko jeden kryształ danego koloru naraz. Aha, dobra, ja już chyba kapuję. Na piedestale widoczny jest relief ciała astralnego o wielu księżycach na jego orbicie. Zdaje się, że to płyta naciskowa, którą można wepchnąć. Dobra, naciśnijmy. Oho, coś odblokowaliśmy. A co tutaj jest? Korespondencja Reginalda Weklina i Roberta Weklina. Druga część. Bracie, czy słyszałeś historię o strażniku wyspy? To przerażająca, potężna postać. Widmowa złość, która znalazła upiorne ucieleśnienie. Zacząłem rozmyślać nad tą historią, gdy służący mi chłopiec wrócił i przysiągł, że mówił prawdę. Oczywiście nie mogłem tolerować nieposłuszeństwa i wygnałem go. Jeśli nie potrafię wykazać się noksjańskim stoicyzmem, powinien sam stawiać czoła mgle. Mimo wszystko postanowiłem wymknąć się nocą, aby zobaczyć zachowanie chłopca. Zamiast tego zobaczyłem coś znacznie bardziej niezwykłego. Relikt starożytnej cywilizacji. Pradawny artefakt zawinięty w płótno i mieniący się runicznymi ornamentami, których nie byłem w stanie pojąć. Bracie, to pozwoli nam przywrócić naszej rodzinie dawny blask. Wszyscy szlachcice będą nam zazdrościć, a przynajmniej wciąż żywi. Wkrótce znów do ciebie napiszę. Twój brat Reginald. To chyba ci nie wyszło, co stary? To urządzenie zdaje się wykorzystywać kolorowe odłamki. Przepuszcza przez nie energię, łącząc dwa odłamki o różnych kolorach w jeden o zupełnie nowej barwie. Przyjrzyj się urządzeniu. Z boku urządzenia znajduje się panel z prostymi instrukcjami. Wykorzystuje system czerwonego, niebieskiego i zielonego koloru, łącząc kolory dwóch rodzajów, by powstał kolory drugorzędne. Powstały. Wyświetl możliwe kombinacje. Czerwony plus zielony, żółty, to znam to luz. No to dobra. Mamy RGB. Czemu tu jest zielony i tu jest zielony? Skoro tu jest czerwony. Wiem, dobra. Można mieć tylko jeden odłamek w jednej chwili.
Dobra, do żółtego to był niebieski i zielony. Zielony. Niebieski chcę. To mogę mieć to naraz, tak? Dobrze, czy pierdzieliłem coś? Turkus, ale ty jesteś baran. Ale ty jesteś baran, ale ty jesteś baran. Jezu, ale ty jesteś baran. Ej, taki był żółty. Nie, nie będę zaglądał do ściągawki, zapomnijcie. Czerwony? Czerwony i zielony. Pierdź, ale wstyd mi. Wstyd, wstyd, wstyd. Czekajcie, dobra. Tylko czerwony... Nie, dobra, ściągawka. Żółty. Żółty, żółty, żółty. Czerwony, zielony, dobrze mówię. I ja zielony. Czerwony. Zielony. I mamy żółty. Już to idealnie pasuje do gniazda. Skrzynia odblokowuje się, wydając głośny dźwięk. Piracki podarek, jakieś eliksirki, dobra. Ale mam przynajmniej już turkus. Więc nie wyszło źle. O Jezu, myślałem, że już nie możemy nic tu wziąć. Bieski. Ty mi się kichać, cholera jasna. Chce mi się kichać, dobra, brać czego to wytnę. Był jeszcze korzeń. Tylko tak, co my tu możemy zrobić, co? Co my tu możemy zrobić? Możemy zejść tam na dół chyba teraz. Wiedziałem, że tam jakieś walki na nas czekają, ewidentnie. Niestety. Ale dobra, przynajmniej 18 level wbijemy. Lśniący klejnot unosi się na piedestale, który najwidoczniej połączony jest z pobliskim Telerium. Intensywne lśniące światło spowija klejnot, lecz momentami jego ochrona słabnie. Telerium musi przedstawiać pewnego rodzaju ciało niebieskie. Przy każdym obrocie kula wpisuje się w ledwie zauważalny wzór, by zaraz potem zburzyć jego linię. Ułożenie Telerium odpowiada za stan świata. Klejnot może usunąć bezpiecznie wyłącznie w prawna ręka, gdy nie jest on otoczony światłem, a ciała niebieskie znajdują się w idealnym układzie. Przyjrzyj się urządzeniu. No to już było. Serio? No, udało się. Chodziło o to, żeby te linie się razem połączyły i ten dzióbek poszedł do góry. Dużo dostaliśmy obrażeń? Nie. Mogło być gorzej. Tak, tamte bziki sobie siedzą. Nie uda się, co? A cholera. Już się zblokowałem. Znów się zblokowałem. Dobra, standardzik. Znaczy, trochę inny standardzik, wiem. Ktoś jeszcze? W sumie głupio zrobiłem. No ale man brakuje. Jezu, ej, no ale ja tego leszcza, chochlika wziąłem, a nie ciebie. Stój w miejscu! No w końcu może jakaś tura dodatkowa? Ari? Halo, halo. Lisa. Ja wiem. Dobra, ale to w sumie nie zrobiło nam nic złego. Jeszcze jedna walka. Kolejne nacięcie na spluwie. Tak, to robić szybko, bo już zakończymy odcinek. Przez jeden może mi się uda nagrać. Może. Najgorsze jest to, że w fabule się nie poruszamy dalej, bo tych walk jest tu tyle, że ja pierdzielę. Znaczy ja nie mówię coś źle, bo tak jak się gra samemu, to jest spoko, ale ja staram się takie jakby wasze zainteresowanie tutaj utrzymać. No nie chciałem cię zabijać, kurde.
Nie chciałem cię zabijać. Będziemy atakować tych, którzy jeszcze nie mają tury. Ja atakuję na opak. Zaczyna nam to wychodzić. Ty miałeś dodatkową turę? Naprawdę? Uuu, w końcu. Hurra! Jeszcze jedna tura? Co jeszcze jedna? Jeszcze jeden i jeszcze raz. Nie, jeszcze nie. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. A to jednak on atakuje, kurde. Ja byłem pewny, że to tamten. Ja byłem pewny, że to tamten był. No dobra, no ale już zabijemy go przynajmniej. Trzy krytyki, no pojebało was. Dobra, kończ to już na szybkim aspekcie tej... O kurde, no tak, przecież tutaj nie ma środkowego. Jezu, co ja robię? Co ja dzisiaj odwalam? Nie wiem, nie pytajcie. Ale jestem głupi. Lisiczka może zaatakujesz czymś mocniejszym? Nie możesz mu dać czarma. Głuszysz go. Wygnamy pana. Gotowa do akcji. Dobra, udało się. Masz nauczkę? Ile tam do poziomu brakuje jeszcze? No, jeszcze trochę. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle na tym naszym dzisiejszym odcinku. Czy raczej nie przyjdziemy, nie mamy co czytać. Wiem, że odcinek taki trochę przegadany. No ale niestety i takie muszą być. Tak więc, moi kochani, już w następnym odcinku przejdziemy sobie tutaj dalej do klasztoru Przymierza. I myślę, że może jeszcze w następnym odcinku od razu pokonamy ścieżkę zmierzchu. Oczywiście wejdziemy dokąd na tej koniunkcji również. Dobra, mniejsza. Kochani, dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się już w następnym odcinku. Tak więc, gra dla was Shiro. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, hej.